W Vlogmasie i zapraszam do oglądania. Jest teraz 6 rano, ja przed chwilą wstałam. Wyszłam z Mają i znowu pada śnieg. Ja nie wiem, czy w nocy też padał, bo wczoraj padał cały dzień i dzisiaj dalej pada, wszędzie jest biało, zresztą tak wczoraj, nawet jest tylko jeszcze więcej tego śniegu. Chodź Majeczka, bo się spieszymy. No Maja tutaj wszystko wącha. A ja trochę się spieszę, bo już wyszłam z nią późno, za długo się szykowałam. Nie chcę się spóźnić do pracy. Tym bardziej, że pewnie będzie dłużej mi zajmie dojście do pracy przez to, że jest śnieg, powolnie się idzie. A moja wącha. Nawet na chodnikach jest śnieg. Zaprowadziłam Maję do moich rodziców. Jest już po 16:00. Idę do domu. Czy najpierw pójdę do mamy na obiad i odbiorę Maję, wyprowadzę ją. Więc zaraz się odezwę już w domu. Jestem już z Majeczką w domu. Przed chwilą z nią wróciłam, bo byłam z nią na siku. Tak, mój rozwalający kalendarz. I dzisiaj jest już... Dzisiaj już 13 okienko. Myślałam, że 12. O, tu mamy 13. Widzę, że jest to coś małego. Wygląda to jak do czyszczenia
pędzli, ale nie wiem, bo jest takie malutkie. Powiem wam, że nie wiem, co to jest. Jest w kształcie ust. Maja wyciągnęła sobie zabaweczki i już się bawi. I w kinderze widzę, że już będzie to jajeczko. Więc od razu otworzymy sobie już mój ostatni kalendarz. I to jest chyba ojciec Draco, jeśli się nie mylę. Maja teraz bawi się reniferem. A Majeczko, teraz właściwie twój kalendarz będziemy otwierać. Tylko jeszcze go nie przyniosłam, to więc za chwilę. Maja usłyszała, że jej teraz kalendarz, to od razu przyszła. I dziś mamy talarki z kurczaka. Ja zaraz jej dam, tylko jeszcze otworzę tak na szybko kalendarz Zuzi, bo Zuzia już śpi, więc nie będę jej budzić. Widzę, że dzisiaj jest babka lancetowata. I tak, dzisiaj jest babka. Majeczka. Siad. Poproś. I też chciałam powiedzieć, że ostatnio nie pokazuję kalendarza Sani, ale to dlatego, że często zapominam, albo tak jak jestem na przykład u rodziców, to wtedy otworzę i nie mam przy sobie czasami aparatu, więc wam nie nagram. A poza tym też kalendarz Sanieczki otwiera moja mama i czasami jest już po prostu otwarty, dlatego często nie mam kiedy wam go pokazać, jak otwieram. Chodź Melcia, otworzymy numer 13. Mela woli gryźmie biurko. I dzisiaj trafiło się dzwoneczek i gwiazdka. O smaku buraczka. Gdzie ty, Mela, jesteś? O, tu jest Mela. To są wszystkie rzeczy, jakie trafiły się w dzisiejszych kalendarzach. Ja wiem, że dzisiejszy vlogmas będzie pewnie krótszy niż ostatni vlogmasy i być może trochę nudny, ale dlatego, że dłuższą część dzisiejszego dnia po prostu mnie w domu nie było, bo jak wyszłam z pracy, to chyba już była 16:30, więc do domu przyszłam na 17:00. Teraz już jest chyba 18:00 nawet. Dlatego pomyślałam, że może nagram wam aktualizację przysmaków, żeby jednak czymś ten vlogmas wypełnić, tak więc zaraz tutaj powyciągam przysmaki i wam pokażę, jakie Maja ma smaczki. Możemy już zacząć. Maja tutaj skoczy i prosi mnie o te przysmaki. Przysmaki, które ostatnio dostała na Mikołaja. Tutaj było chyba tylko 4 sztuki były tych przysmaczków, więc zostały jeszcze 2. Nie wiem, czy od razu wam pokazywać składy. Ja je kupiłam w Deals, 92% mięska. I od razu może wam pokażę... Czekaj, Maja. Przysmaki, które również dostała na Mikołaja, to były w zestawie z tym, w tej skarpecie, jeśli oglądaliście filmik mikołajkowy. No to mogliście zauważyć. I to był zestaw takich przysmaków. O, 4 były w świątecznej skarpecie. Zestaw na prezent dla pieska. A tu ma jeszcze resztkę przysmaków z Macet. Myślę, że Macet jest firmą dobrze już wam znaną. Tu już otworzone przysmaki, do których Majka się dobiera. I one są z paki zwierzaka, suszaki, pierś z kurczaka. I może jej dam tego kawałek, bo ona tu widzicie. Już bardzo prosi, żeby zajęła się jedzeniem, będę mogła wam wtedy spokojnie nagrać. Przysmaki z sytej michy, żwacz i jagnięcy. To jeszcze jest nieodtworzone.
I tu macie skład. One mają naprawdę długi termin ważności, więc na razie nie będę ich chyba otwierać. Bo ja takie gryzaczki wolę jej dawać na dworze, ponieważ one brudzą i śmierdzą. Oraz filety z kaczki tutaj mamy, 90% mięska. To też są otworzone. I tu jeszcze mamy przysmaki nieotworzone z Magnum. To jeszcze chyba przysmaki, które Majka dostała na urodziny, jeśli dobrze pamiętam. W ogóle tu w tle, jak słyszycie to chrupanie, to Maja właśnie tego gryzaczka, którego jej dałam. I również Wam pokażę skład. Z Vector Food mięso wołowe. I jeszcze dalsze przysmaki nieotworzone, to są sushi, 80% kaczki i 14% ryby. A i tu jeszcze pasty, ta jedna już właściwie końcówka i to jeszcze całkiem jej sporo tutaj zostało. I tu jakieś uślinione przez Majkę ciastka. I to są wszystkie nasze przysmaki. Myślę, że mogłabym jej coś otworzyć, żeby przetestowała na filmiku, skoro już tutaj jesteśmy przy przysmaczkach. W ogóle dzisiaj Maja tak dużo dostała przysmaków, bo widzieliście, że jej dałam gryzaczka z suszki. I też dostałam tego małego talarka z kalendarza. Majeczka, to nie wiem, czy jeszcze ci dawać, czy już wystarczy, bo chyba dzisiaj za dużo. Dobra, jeszcze coś jej damy. Dzisiaj wyjątkowo dużo smaczków, a to dlatego, że już chcę Wam nagrać jakiś tester. I może otworzę jej z Magnum przysmaki. Wygląda pojedynczy kabanosik czy paseczek. No i oczywiście, że Majeczce smakuje. Teraz muszę poskładać te wszystkie smaczki. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay. Fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Poproś. Poproś. Obrót. Obrót. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and
and a partridge in a pear tree. Zrobiłam sobie właśnie herbatkę o smaku jabłka z cynamonem i zaraz będę się brała za montaż filmu tego vlogmasa, którego nagrywam. Jest już godzina 20 i też chcę zakończyć ten filmik, żeby już móc go zacząć montować. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, czyli już jutro.